Mój syn, który wtedy był małym dzieciakiem, miał dwa lata, cierpiał na bardzo poważną chorobę układu oddechowego, zagrażającą jego życiu. I oto pewnej nocy wystąpił atak tej choroby. On wymagał natychmiastowej interwencji lekarza, także chirurgicznej. I okazało się, że ja niestety nie jestem w stanie go zawieźć do szpitala. Wtedy nie można było pobić benzyny, nie miałem benzyny w samochodzie. Poratowali mnie jacyś sąsiedzi, którzy mieli zatankowany samochód. Pojechałem do szpitala w centrum Warszawy na, na ulicy Litewskiej. No ale okazało się, że to nie wystarczy i trzeba go zawiesić aż do dziekanowa w puszczy kampinowskiej, czyli kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów danej. Wtedy nie można było się poruszać ze względu na godzinę policyjną swobodnie. Trzeba było mieć jakieś przepustki. Oczywiście w moim przypadku e, niczym takim nie dysponowałem. E, w szpitalu znalazła się jeszcze jedna rodzina z moim dzieckiem w podobnej sytuacji. I tak, cztery dorosłe osoby i dwoje duszących się dzieci jechaliśmy przez nocną Warszawę, gdzie tylko byli żołnierze ogrzewający się przy koksownikach. Każdy kolejny patrol zatrzymywał nas, musieliśmy tłumaczyć sytuację i te duszące się dzieci były naszą przepustką.